Dziś w ramach Gawęd Historycznych o pewnym okresie w historii ulicy Zgierskiej, może niezbyt znanym, kiedy nosiła ona nazwę Ludwika Waryńskiego. Jesteśmy tu na odcinku Zgierskiej przy Czereśniowej i to też dlatego, że no ten odcinek jakby przekrojem, bo oczywiście nie stanem na wierzchni, przypomina to, jak Zgierska na dłuższym swoim odcinku wyglądała właśnie w latach 50., który to miało miejsce, ale ściślej rzecz ujmując, przez nieco ponad rok, od 21 czerwca 1955 roku do 28 czerwca 1956 roku, Zgierska nazywała się Ludwika Waryńskiego. Nie wszyscy o tym pamiętają, ale taki właśnie patron tej ulicy patronował. Co ciekawe, był to jakby element szerszej akcji. Zmieniono nazwy kilku ulic w Łodzi, czasami nawet dosyć głównych, Niczarnianej, Srebrzyńskiej, no a przede wszystkim Zgierskiej, dla uczczenia pamięci działaczy ruchu robotniczego w rocznicę 50. rewolucji 1905 roku. Sam Ludwik Waryński, co ciekawe, już patronował ulicy od 1920 roku. To jest ulica, która obecnie nosi zresztą jego imię. To jest, ta ulica znajduje się na Kozinach. Sam Ludwik Waryński to tyle ciekawa postać, że on przez komunistów był używany jako patron, taki prekursor komunizmu w Polsce. Historycy obecnie twierdzą, że to nie do końca było uzasadnione. Tak naprawdę był działaczem socjalistycznym ruchu robotniczego. Zmarł w 1889 roku, więc jego poglądów na taki rozwinięty komunizm nie poznaliśmy. Tak czy siak tą ulicę nazwano. No i w 1956 roku na fali odwilży jednak Rada Narodowa, bo wtedy ona nazywała ulicę, doszła do wniosku, zapewne za zgodą komitetu, że to jednak była przesada i te nazwy ulic odkręcono. Przy czym poprzedniej nazwy ulicy Ludwika Waryńskiego nie przywrócono. Ona pozostała pod tym patronem Władysławem Hibnerem, którego nadano mu w imię w 1955 roku. Dopiero w 1991 skasowano tę nazwę ulicy i przywrócono Ludwika Waryńskiego. Niezależnie od tego w latach 1977-2005 było jeszcze rondo, które obecnie jest rondem Solidarności. A mało osób pamięta, że Zgierska przez rok nazywała się też Ludwika Waryńskiego.